dinozorki? Poczekaj, to ja może zobaczę, to wszystko zajęte. Zmęczona, powinna mam latać. Ale pani pod z nami nie zginie! A żona, a żonaty pracujący?
granicę zamknięte. A my takie ładne. A my możemy tylko w kombinacie, wie pan, bo ja słyszałam o takim programie 500 plus i na 500 dziecko. Ma pan jakieś dzieci? Adoptuje? A po prostu na nie przy tym nie ma. Adoptuje? A tu... Co tam to tam jest? Ela, poczekaj, bo ja nie przywitałam się. Ja wiem, że ty jesteś tak gwiazda, ale ja może też będę tu na sufty zostawić. Jak państwo zasłużą, to będziecie mieć tu tak A7, A8, A9. Będziecie mieć 500 plus na dzieci narodzone i nienarodzone i planowane przyszłe i przeszłe. Karty wielkiej rodzinki bez dzieci też. Ja jestem pewna, możecie mnie adoptować, przytulić, zaadoptować, wyprowadzać. Ja się nawet do kogoś mogę wprowadzić. A ty, matka? Czekaj ode mnie. Ale ja cię wezmę z sobą dziecko, żeby nie stracić na ciebie tego 500 plus. Dobra. Jeszcze się nie dopatrzyli, ale ile miłośników poezji? Ciekawe, czy to potrafią coś mówić. Czytacie poezję? Młodzi nas bez okularów. Czytają, mówią, że czytają. Ja też zawsze mówię, że czytam. Nie jestem statystycznym Polakiem, czytam bardzo dużo. Do biblioteki nie chodzę, bo się kupuję. Nikt mi nie udowodni, że nie czytam, albo że czytam. Ale jak się wybierzecie na przyszłego burta na przykład, to ja się tam zlustrować, przelustrować, wylustrować. Ale to nie jest kampania. Ja zawsze się ewentualnie mogę w starostwie gdzieś na pozycji. Mogłabym być specjalistą od niczego. Ja się na niczym znam jak nic. Jak nic po prostu, nie? Także cieszę się, kochani, tam, oj, dyrektorz, ta dyrektorka przedszkolu też tam stoi, a ży? Pani tam zobaczy, pani Emkowi, no tam jeszcze zostało, jasne kobiety, tu a my jeszcze tu jedne takie struktury przyjechały, my z Remią się wybieramy, bo my się będziemy do klubu seniora zapisywały, bo nas Kolanowska nie chce do przedszkola przyjąć. Dzieci mi puszczą. A my nie wiemy, do której szkoły pójść. Tam też o najlepszej. O najlepszej. Wie pani, co mówią, nie? Każda dobra, dopóki się uczyć nie trzeba. Dobra, są nie. Sowa, słuchaj, kochana, a tam białe winko by... Zaraz, to zorganizuję. To kochana, weź tam, przynieś, kochana, żebyś mogła, nie? Bo... No ja zmęczona. Dobrze, dobrze. Wiersz o pupie. Pupa jej się nie podoba. Nie bądź taka święta.
Igor czerpie. Słucham, ja słyszałam, że z takiej biblioteki. Siedzi tam z nimi zaprzyjaźniony i tam często gości ci będzie. Uuu, tylko że ten gość ma żonę. Czy nie boją się zazdrości? On podobno to ma bardzo mądrą żonę. Wie, że zazdrość nie wypłaca. Żona muzą od spraw wzniosłych. Od przyziemnych są ty soba? Co ty? Nieźle facet się ustawił. Biblioteka? Co ty z żona? Słuchaj, jakby same widły trzymał w ręku, miałby placki tylko spod ogona. Zaleciała mi oborą. Droga placki, bobki, koza. W ręku pióro zamiast wideł. Co to za metamorfoza? Ano, w życiu różnie bywa. Człowiek nie wie, co go czeka. Choć ze zdrowiem podobno ma kłopoty, to na głowę nie narzeka. Więc kartofli już nie zbiera, przy buraku też nie tyra, a na polu zamiast owca teraz rodzi mu satyra. A, to rozumiem. Dobra zmiana. Pożyteczną ma robotę. Bo satyra, proszę ja was, jest jak oprysk na głupotę. Taka blondyneczka z banku w ciągu milion zbiera. Prawnie nikt jej nic nie zrobi, a satyra sponiewiera. Ja słyszałam, że kiedy fraszka po chluście wsadzi kopa dla przykładu, ten do sądu nie pójdzie, bo na ciele nie ma śladu. Widzę, fraszek jest tu sporo. Każda w sobie coś porusza. Dla leniwych nie polecam. To mig do myślenia zmusza. Rymy już ci nie przeszkadzają? Coś nowego w głowie świta? Jak te fraszki są kochane dla ciebie za trudne, niech ci mamusia poczuwa. Jakoś sobie daję radę. Z Częstochową dałam ciała. Czy rozumiem? Nie wynacasz, bo i tak się będę śmiała. I ty też się możesz pośmiać. Weź humoru sobie gryza. Śmiać się trzeba całą gębą, nie sieć na jak ta Mona Lisa. Przeczytała ze dwie fraszki, no i prosi, jak mądrzała. Co to będzie, jak ta książka wejdzie ci do głowy cała? Fraszki to są, mówiąc szczerze, takie słowne koncentraty. Czasem bawią, czasem uczą, smutki spiszą dziś na straty. O, warto zajrzeć do tej książki. Mamy tu podobne zdania, nie? To znaczy obie w pełnej zgodzie. Zachęcamy do czytania. Z przyjemnością sterowałem pana
coraz większe efektowne sprawy przed Panem Bogiem. Z przyjemnością słuchałem również audycję i w Radiu Koszalickim, nie tylko, widząc na to, że będzie ona trwała i trwała. Pana wiersze, Pana ptaszki naprawdę powalają. Są tak celne, tak wspaniałe, że na pewno każdego w każdej chwili dobrze. Ja bardzo się cieszę i dziękuję serdecznie za te wspaniałe życzenia, które od czasu do czasu kolego zresztą się dostaje. Bo mało tego, że to są życzenia, a to jest jednocześnie wiersz. I te wiersze są tak wspaniałe, za które ja sam osobiście serdecznie dziękuję. Natomiast jako starosta, jako gospodarz tego mam naszego wspólnego pięknego powiatu, cieszę się niezwykle, że Pan tutaj żyje, jest, będzie jak najdłużej służył tej ziemi, ale również i Koszalinie. Życzę Panu wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Kultura jest częścią nieodzowną systemu społecznym. Nie tylko gospodarka, nie tylko ekologia, nie tylko to, co jest najważniejsze. Bez kultury nie ma drogi, nie ma życia. A kultura to są poszczególne części składowe. To jest i poezja, to jest i biblioteka. To są również takie sytuacje, jak na przykład Regionalne Muzeum Bobolica. Bardzo rzadka sprawa w naszym powiecie. To jest na przykład, jak w powiecie, Centrum w Sarpinowie Kultury i Edukacji. Bardzo wspaniała i duża, oficjalna, nasza, funkcjonująca cały czas w powiecie koszalińskim instytucja. I myślę, że tacy ludzie jak Pan tworzą tą kulturę, za którą serdecznie ja w imieniu starostwa i samorządu powiatowego dziękuję. Życzę dużo zdrowia, zadowolenia i jeszcze wielu, wielu lat wspaniałego życia i takich pięknych powiatów. Wszystkiego dobrego. Również jako organizator. Witam serdecznie Pana Jerzego, Pana Siaka, wchodzi za powrotem, czyli dzisiaj też pracuje, ale to jest chyba taki dobry duch, który doprowadził do końca nie tylko ten drugi, ale i pierwszy i pewnie trzeci już będzie planowane kolejne wydanie. Pamiętam pierwsze spotkanie z Panem Królakiem, w zasadzie jeszcze teoretyczne, tak publicznie, bo pracując w starostwie, Pan Jerzy tutaj chodził za tą książką, gdzieś planował wydrukować te wiersze. Wysłaliśmy, pamiętam, też to zdjęcie pierwsze, które robiliśmy, pamiętam Pan może w takim kalendarzu, takim czarnym kalendarzu, który chyba był jednym z takich bardziej charakterystycznych, ale zdjęcie piękne do dzisiaj, no mam w sobie to coś, ten łys z boku i tą mądrość, tą inteligencję. Ale pamiętam to pierwsze spotkanie z Tomikiem i Pan Jerzy, bo nas, jak mówi Pani Tomaszu, w zasadzie myśleliśmy, że będziemy mieli największy problem z pieniędzmi, z kosztami, żeby ten Tomik wydrukować, ze zgromadzeniem środków. To się udało dzięki Panu staroście, ale Pan Jerzy do mnie mówi tak. Panie Tomaszu, największy problem mamy z ilością. Tego jest tak dużo. Ponad 1000 wierszy na raz przesłanych, żeby Pan Jerzy to obrobił i wrzucił do jednej książki, która ma zaledwie 120 stron. No nie dało się. I to była chyba taka największa, najcięższa praca z Pana Feraszkami, wierszami. Jest bardzo dużo. Pan Jerzy nie wiedział, jak to sortować, czy tematycznie, czy może w jakiś inny sposób, czy miejscowościami, bo Pan o różnych tematach traktuje, więc to było takie ku zaskoczeniu największy problem. Cieszę się, że ta książka się udała, że wyszła, że pierwsza, że kolejna i że są jeszcze plany na więcej. Cieszę się, bo rzeczywiście jest Pan takim naszym gminnym poetą. Co więcej, daje Pan chyba bardzo dobry przykład, bo tych poetów mnoży się u nas. Siedzi tu pani Wanda. Nie wiem, kto był pierwszy, ale... Nie. Ale coraz częściej. Zaraziłam się i zachęcił mnie, żeby szuflady wyjąć. Coraz częściej. Dzięki Zygmuntowi. Wiem, że to nie jest jedyna osoba, która uprawia poezję. Zresztą, żeby się pochwalić, ja też miałem 20 lat, że dałem Tomik. Ale to już dawne czasy, tylko Tomik już nie ma, ale... Jest! Właśnie... Jest. Jeden egzemplarz w bibliotece. To teraz trzeba będzie go wypożyczać. Życzę bardzo serdecznie dalszej twórczości, takiej ciekawej, tak interesującej, tak właściwie w punkt, bo właściwie na każdy temat Pan chyba potrafi napisać książkę. Jest to niesamowita umiejętność, coś wspaniałego. Życzę Panu przede wszystkim zdrowia, bo wiem, że tego chyba Panu najwięcej potrzeba teraz, bo przyjaciele są, sukcesy są, wszystko jest, tylko zdrowie. Tylko zdrowie, mam nadzieję, że i ono będzie w tak dużej ilości jak Pana twórczość. Życzę wszystkim dobrej dzisiaj zabawy. No i zapraszamy do tych niespodzianek, o których mówił Pan i których mówiła Pani Agnieszka. Jedna już była, ta największa.
Oj, będę. No dalej, zobaczmy. Teraz już ja oficjalnie również się z Państwem przywitam. Bardzo serdecznie. To jest ta druga niespodzianka. Tak, to już mamy trzy niespodzianki zaliczone. Mamy kabaret, mamy piękny prezent i kwiaty. Trzy niespodzianki już były. Reszta po Państwa stronie będzie, myślę, niespodzianek. Prawda? Dobrze. Postaramy się. Postaramy się. Nie zawieść publiczności. Żeby czas spędzony z nami nikt nie poczuł zmarnowany. Szanowni Państwo, my z tym winkiem nie żartowaliśmy. My z Lenią wszystkiego tam nie obaliłyśmy, że tak brzydko powiem. To winko tam na Państwa czeka. My tu chwileczkę się przestawimy, przemeblujemy, zrobimy sobie zaciszny kątek. Jest chwila, żeby wstać, poczęstować się przepysznym ciastem, dobrym winkiem, kawą i herbatą. I za chwileczkę zaczynamy. Co to powitam, jest z nami również witam japoński człowiek, który sobie potrafił podporządkować głos. Do tego stopnia, że używa go jako leku, który pomaga. Sam korzystam z pomocy swoich liter i zachęcam innych. Po prostu warto skorzystać z pomocy tego człowieka. A słychać mnie bez tego? Tak. To każda gwiazda ma mikrofon. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania z Państwem, no nie byłem pewien, czy dopiszę frekwencję. Widzę, że, jak już mówiłem, wyjątkowo ożyło. Dzięki Wam czuję się bardzo dowartościowany. Warto pisać, warto tworzyć, warto służyć ludziom, żeby właśnie do takich momentów, czasami w takich momentach warto żyć. Co do samego szkoda gadać. Ja myślałem, że będę tutaj się musiał bardzo eksploatować. A tu pan starosta, a tu pan wójt, powiedzieli za mnie wszystko. Nie dość, że ludzie przyjdą, nie dość, że przygotują takie spotkanie, to jeszcze za mnie wszystko powiedzą. No bo cóż tu więcej? Dobra, to szkoda gadać po prostu. Książka to nie tylko treść. Do tego potrzeba dobrej woli wielu ludzi. Dziękuję pani starosto. Dziękuję panu Banasiakowi, bez niego nigdy nie ruszyło. To on nadał życia tej książce. Dziękuję również nieobecnej, ale pani Małgosi, gdzieś mi uciekło nazwisko, a jest w książce na pewno, która swoją kreską ożywiła moje teksty. Tak powstała książka. To prawda, że szkoda gadać było, chciałbym powiedzieć, teraz jest szkoda gadać, a gdzieś tam powolutku tworzy się, milczeć nie wypada. I to będziemy, to co się zmieściło z tych dwóch, będzie przeciwdziałać. Ja się bardzo cieszę z tego spotkania, naprawdę dziękuję. Mieszka, bo o tym mogę zapomnieć, bo to przecież to nie ogromne przeżycie, gdzieś to wszystko ucieka. A tyle dla mnie, żeście mówili, to te nasze, myślę, że ożywią nasze spotkanie i to nasze spotkanie przyniesie wszystkim wiele zadowolenia. Gniazdo ożyło. Uczy w swojej poezji, że trzeba sobie zapracować na taką frekwencję. To nie jest takie proste, żeby zgromadzić tak wiele osób, tak życzliwych i tak serdecznych w jednym miejscu. Ja myślę po prostu, że pan wieloletnią pracą, swoim życiem na to bardzo ciężko zapracował i tu są wszyscy ci, którzy nie wyobrażali sobie, że ten wieczór mógłby się bez nich odbyć.
Wiele wzruszeń towarzyszy zawsze moim spotkaniom z panem Zygmuntem, ale wymusił na mnie jedną obietnicę, że dzisiaj głównie będziemy się śmiać. Poprzednie nasze spotkanie było bardzo wzruszające i sentymentalne, ale ja uważam, że przy takim człowieku jak pan Zygmunt takie uczucia zawsze będą nam towarzyszyły. Ten tomik jest akurat zbiorem satyr, fraszek, ale i nawet tutaj znajdziemy tyle uczuć i tyle różnych przemyśleń, że nie da się wzruszać. Więc panie Zygmuncie, ci ludzie są tu dla pana i dzięki temu, że był pan takim człowiekiem, a nie innym. A ja myślę, że pana telefon nadal nie milknie. Prawda? Bo my wszyscy tak wykorzystujemy pana nadal bardzo intensywnie i bardzo dobrze nam z tym. Chciałabym jeszcze przywitać bardzo jedną ważną osobę w życiu pana Zygmunta, panią Asię Lejton, nasze kochane Radio Krzany. Pani Asia jest wielbicielką poezji pana Zygmunta i wielką przyjaciółką. Także Bibliostas. Bibliostas, tak, mamy fankę w mediach. U, mamy jeszcze jedną media! Ale są dwie. Jakby ktoś chciał coś dorzucić, to nie werbujcie. No pochwalka. Ale to jest nasz największy fan, ponieważ wszystkie teksty, które gramy, prawie wszystkie są tekstami pana Zygmunta. I dlatego byłyśmy, powiem państwu, że dzięki wierszu, dzięki tekstowi o ziemniaku miałyśmy propozycję, że pojedziemy się przesłuchania. W Radiu Koszalin odbyła się premiera. Nasza kardziera spełzła na niczym, do tej gminy przyzwyczajeni jesteśmy. Renia nie chciała! Ja chciałam! Ona chciała! Ale nie wiadomo, co jeszcze przed nami. Także wtedy pakujemy samochód pana Zygmunta i robimy karierę. I tak sobie staniemy, potem Fryderyki i mówimy: pozdrawiamy Biesiekier, Gniazdo, nie zapomnijmy o nich, nie? Stare Bielice, Stare Bielice te, wszystkie inne są ekstra i nic są poza. A Wito lubię. A Wito lubię? To my będziemy tak będziemy. Tak? No, wszyscy zadowoleni. Wracamy do tomiku. Pierwszy był fantastyczny. O te książki to się te ludzie będą bili tu. Na pewno pomoże dla wszystkich nie starczyć. Tam sobie pan wybierze, kogo robimy bardziej, kogo mniej. Albo będziemy robić licytację. To co tam będziemy robić? Szkoda gadać. Zaczynamy? Tytuł? No czasem jest tak, że za dużo się mówi, a nic do nikogo nie dociera. To jest wniosek, nazywa się, no szkoda gadać, no ja trochę myślałem. Ale znów nic nie mówić też nie warto, no bo to się w następnym będzie mówił, że milczeć też nie wypada, no i coś trzeba wybrać. Ja wybrałem, że szkoda gadać. Udusiłby się pan tymi słowami, gdyby pan ich nie wypowiedział, panie Zygmuncie. Słów jest pani tyle, że one muszą wyjść. Po prostu. Kolej bezpieczeństwa. Mogę? Szkoda gadać. Ponoć znajomy pewnej nieznajomej słyszał od innego znów znajomego, że jacyś ludzie, jak mówili zza ścianka, nie są ciekawi, kto z kim i dlaczego. Ten sam znajomy tamtej nieznajomej, co w autobusach te wieści powtarzała, sam się przekonał, że na ich podwórzu nikt nie zna żony znanego piłkarza. Ich nie obchodzi, co która wypina, kto się rozwodzi, który którą zdradza, na jakiejś diecie rosną płaskie brzuchy, każdy jak umie, tak sobie dogadza. Dzielić się z nimi tą potrzebą, wiedzą, to jakby perły wysypać przed wieprzem. Pieś wyskoczyłaby niby przez przypadek, na co to patrzeć, nasze mają lepsze. Dziwną miejscowość odnalazły media. Z nimi zjechało się wielu dziennikarzy. Pytają, dlaczego spośród celebrytów wy tu nie znacie ani jednej twarzy. Kto szkło uwielbia, niech szuka kamery.
może się do niej nawet wyspowiadać. My tutaj wiemy, o czym warto mówić, a o czym po prostu szkoda gadać. No tak to jest, i z telewizji, i z prasy bombardują nas jakimiś zastępczymi problemami, zastępczymi wiadomościami. Nasze matki, nasze żony rodziły po czworo, po troje, po więcej dzieci, a tu nagle jak jakaś pani Cichotek pisze i poucza jej, jak trzeba dziecko wychowywać. Książkę wydała. No ludzie kochani, no nam akurat o tym nie trzeba opowiadać, więc jak treść. Więc szkoda gadać. Tak, bo ta Monika Marka, że nie słychać, nie? To ja? Trzeba przez mikrofon. Nie, Monia, to nie byłaś ty? To tam za tobą ktoś machał. Machała. Czekaj, wezmę to. Monia, był buziak? Ale niech państwo nie zazdroszczą, będzie czas, tu pan Zygmunt jest przygotowany. Ja czekam kolejce. Będziemy przyjmować tu wszelkie audiencje za jest pan solą tej ziemi, często pan to słyszy. Osobą, która dba o to, żeby historia naszej gminy była żywa, żeby ją zapisywać, żeby uczyć młodzież, żeby pokazywać, w jak fajnym, pięknym i też ciekawym miejscu żyjemy. Czy wyobraża sobie pan, że mógłby pan zmienić to miejsce na jakieś inne? No ja sobie nie wyobrażam, nie tylko ze względu na mój stan zdrowia, ale wtedy, kiedy mogłem, też nie zmieniałem. Ktoś może mówić, no chciałby być, mieszkać w Beiro, ktoś chciałby mieszkać gdzieś na wyspach karaibskich. Już zazdrości tamtym ludziom, że tam oni mieszkają, że ja tam nie byłem. A ja jestem zdania, że jakby poznali mi to lubię, to by dla mnie to troszkę. Bardzo często mówi pan o sobie, że jest pan takim prostym człowiekiem, prostym poetą. Nie potrafię się z tym do końca zgodzić, bo uważam, że jeśli ktoś potrafi tak, być tak ważnym obserwatorem, nie tylko ludzi, ale zdarzeń, musi mieć w sobie niezwykłą wrażliwość. Taką wrażliwość, która pozwala mu oceniać otaczający świat i dodatkowo troszeczkę od tej oceny no, nie zwariować, nie zwątpić w ludzi i w to, co nas otacza. Do takich słów nie jestem przyzwyczajony. Mnie życie do czegoś takiego nie przyzwyczajało, że nagle mnie będą chwalić. Ale no jest powiedziane, już od samego początku słyszeliśmy mów tak, tak, nie, nie. Po co to komplikować? Mówić prostym językiem. A jak się mówi, to chyba z tą potrzebą, żeby ktoś mnie rozumiał. A jeżeli są mi tacy twórcy na przykład, którzy tak matwają te swoje wypowiedzi, że potem mam wątpliwości, że sami zrozumieją, potrafią zrozumieć. Więc ja mam konkretnych adresatów, wiem, z czym do kogo trafiam, to mi wystarczy. A poezja jest taką sztuką, że ta ławka jest bardzo długa. Jeżeli ma odbiorców ktoś inny, kto, i to dobrze, kto potrafi tworzyć inaczej i przyciągać, to się akurat nie spadnie z tej ławki, bo tu się można do końca posuwać. A proszę mi powiedzieć, pan Zygmuncie, bo jak się jest tak ważnym obserwatorem, to nie ma pan czasami takiego poczucia, że ten świat tak w cudzysłowie schodzi na psy? Nie gorzknieje pan troszeczkę od takiej wiedzy, bo ktoś jest mniej wrażliwy i bierze wszystko tak trochę jak kaczka, wiele rzeczy po nim spływa, no to na pewno łatwiej mu jest w życiu, a pan, który odbiera tak wiele bodźców, tak wiele widzi rzeczy, nie gorzknieje pan tego czasami? Bo tu tego nie widać. To trzeba właśnie brać, że ten świat właściwie zmieniają się wartości. Zmieniają
się ludzie, zmieniają się dążenia. I to jest tak urządzone wszystko, że każdy chce być pierwszy. A tak szczerze mówiąc, nie zawsze jest dobrze być pierwszym, bo jeżeli do mety ściga się 20, no to dobrze wygrać, wtedy są owe i ja. Ale jeżeli do mety ściga się tylko 2, to ja bym wolał być drugim, bo drugie miejsce to żaden wstyd, a ten pierwszy to jest przedostatni. A przedostatni być, no to już trochę wstyd, nie? Szanowni Państwo, bezdomny, ale w rodzinie. Kiedyś mówili, kto księdza ma w rodzie, tego i w kryzysie bieda nie uwodzi. Teraz w obiegu krąży coś nowego. Lepiej od księdza szukać bezdomnego. Od bezdomnego powiedzmy, że stacha można z niczego otrzymać mydlacha. Co tam jednego? Dwoma nas oddzieli, przecież bogatemu nawet byk się dzieli. Widać bezdomny umie czynić cuda, nawet skarbówkę zmylić mu się uda. Bo kiedy rozda te cenne prezenty, umiera w pokoju, po prostu jest święty. Może osiągnę na dworcu Warszawy, w ten sposób status życiowy poprawię. Kiedy już napełni tam się moja kiesa, podejdę w rodzince chociaż Mercedesa. Andersen, co słuchał tej bajki z wysoka, przez kilka nocy nie mógł zmurzyć oka. Znany autor baśni doczekał się tego, że w tworzeniu bajek są lepsi od niego. Ale do rozpaczy niż nie ma powodu. To nieuniknione, świat idzie do przodu. Tylko jednego wciąż nie może przeżyć. Tego, że z tej bajki, w te bajki każą ludzie jednak wierzyć. Tak, na pamiątkę. Przepięknie wydana. Fantastyczna okładka. Piękne ilustracje w środku. Ale najważniejsza treść. Większość tych utworów jest utworami nagrodzonymi. Jak Państwo widzą wokół, nam się te wszystkie nagrody tu nie zmieściły, dlatego to są tylko te wybrane. Stoją puchary, dyplomy, one stoją na wszystkich parapetach. One leżą w bardzo wielu miejscach, więc no, trzeba się przyzwyczaić, Panie Zygmuncie, że chwalą i zacząć się z tego porządnie cieszyć. Jakby się nie cieszyć, jeżeli w taki, a nie inny sposób mogę reprezentować swoją społeczność. Znając Biesiekę, znają z tej strony w całej Polsce. Niestety, no jak mówiłem, już moje zdrowie nie pozwala wszędzie uczestniczyć, tam gdzie jestem zapraszany. No ale te nasze miejscowości, te nasz sposób myślenia jest znany w Polsce, no to też cieszy. A to no może i troszkę już z przyzwyczajenia do mnie wysyłają tego, bo inaczej nie mogę tego pojąć. Przyzwyczajenia wysłałem nagrody? A to was nie! A jaki to nie jest przyzwyczajenie? Jakbym to zdradził swoje sposoby, to by nie starczyło. Bo my to się z koleżankami zastanawiałyśmy w pracy, czy się nawzajem na przykład nie będziemy dyplomu drukować, ale z zewnątrz to jeszcze nie opanowałyśmy tej sztuki. Trzeba się, Panie Zygmuncie, przyzwyczaić do tych nagród. Nie przyzwyczajmy się do Boże, no co ja mam robić? Więcej szkoda gadać. Tomik podzielony na 9 części. Każda ma swój tytuł. Najbardziej podoba mi się część wokół ciała. I później sami Państwo zobaczą. Tu koleżanka się cieszy. Bo jak pomyślałam o pani radnej powiatu, to wybrałam dla niej wiersz zatytułowany Pupa. Wiersz, który w tym roku, na początku tego roku został nagrodzony w Przemyślu
wiadomości z przemysłu. Brawo! Także trochę Agnieszku zaszczyt cię spotkał, chciałabym powiedzieć. Dziękuję bardzo. Wiersz o pupie. Mówią mi, wiersz mi napisz. Poeta jest od pisania. Ma być wesoły z tematem, według twojego uznania. Napiszę więc wiersz o pupie. W poezji to temat rzadki, bo jak to sławić półdupki, czy jak ktoś woli pośladki. A jednak trzeba dostrzegać wartości tej części ciała. Wszak istniejemy dlatego, że mama jej tacie dawała. Również na niwie rozrywki docenia świat jej walory, bo oglądalność ma większą niż wszystkie telewizory. Bez płacenia abonamentu o każdej porze do prądu potrafi podnieść ciśnienie, nawet gdy nie ma prądu. Piękna, ruchliwa i skromna, nigdy się nie panoszy. Przyjmuje na siebie lanie, potem dostarcza rozkoszy. Dlatego wiersz piszę o pupie i bardzo chętnie to robię, a ona tych, co przeciwni, bardzo głęboko mieć w sobie. Wydaje mi się, że nikt odpowiedniejszy nie mógłby tego wiersza. Prawda? Jaka za to kolorowa! Brawo! Za to kocham poezję pana Zygmunta. Powiedzcie mi, kochani, ile osób napisałoby wiersz o czymś takim trochę wstydliwym, trochę chowanym, no i każdy z nas to kardaszianka, tak? I można napisać o pupie, można napisać o biuściku i wszyscy się fantastycznie bawią i nie biegną tutaj moralnie, nie krzyczą, że coś jest nie tak. To jest talent. Bo takich wierszy jest sporo. Jeszcze mam rozumę. Proszę nam powiedzieć, czy, bo niby wszyscy wiedzą, że no bo pan to ma, to natchnienie, to ten dar, ja mnie, trochę mam, ale mnie. Czy to jest tak, że niby się wszyscy znamy, a czasami zadać takie trudne pytanie trzeba, to się tak, jak to tak, tak pan wstaje i tak pan mówi, a dzisiaj stworzę wiersz o kupie, jutro stworzę o pomniku. Tak po prostu? Tak wszystko? Taki dar cały? Spływa? Tak? Brawo! No po prostu. Taki dar! Drwal staje, idzie do lasu i drzewo ścina. No staje i pisze. A widzicie jakie proste? Widzicie? To dobrze, że jakoś nas Kozia podzieliła tymi talentami, że jakby pracuje w ten sposób, że jakby wszyscy lubili tylko pomidorową, to byśmy po szlawie deptali i oni mówią, którego nie doceniali, a tak jeden pisze wiersze, drugi ładnie czyta, a trzeci jeszcze potrafi tego słuchać i jakoś się uzupełniamy. Gorzej by było, gdyby dwa umie takiego. Ja też się kiedyś bym ją trzymał. Zapraszamy pana zastępcę wójta o przeczytanie wybranego specjalnie wiersza. Proszę bardzo. Wiersz, który kiedyś widziałem na Grodzonie, taka anegdota. Moim cenzorem jest moja żona. No jak jej dałem to przeczytać, ona mówi, ej, coś ty zgłupiał, gdzie ty to myślisz? Ja przed nią wysłałem, no i... Czyli jak teraz mówimy, nie wysyłaj, to wysyłamy, jest nagroda! Brawo! Jest to tytułem majowa kolenda. Ja dziękuję bardzo, w maju mam urodziny. Przypuszczam, że aż się boję, co jest w środku. Po świętach już parę miesięcy słowików wnet słuchał będę, a moja żona z przekorą co noc mi śpiewa kolędę. Wiosna namawia do zbliżeń, figlarni nastawia mi buźki, a ja choć się staram, to słyszę oj maluśki, maluśki, maluśki. Ale dobraliśmy.
Przestać ważną dewocję, w nocy zaczynam się lękać, bo nie wiem wtedy co robić, korzystać z nocy czy klękać. Prosiłem już, nie kolęduj, bo wnuczek nam się obudzi, a żona to nie kolęda. Ja pytam się z niczym do ludzi, z czym do ludzi, przepraszam. Z czym do ludzi. Tłumaczę więc, małe jest piękne i może być źródłem radości. A ona, że tam nie ma oczu, to co jej pomaga piękności? Widać, ta moja debotka więcej się po mnie spodziewa. Po prawdzie wolałem myśleć, że w maju kolędy śpiewa. Niedawno miała u nas również spotkanie autorskie. Na prośbę właśnie pana Zygmunta, to razem będziemy więcej czytać, żebyście państwo mogli w tak cudownym gronie tych wierszy posłuchać, bo je się fantastycznie przy dobrym winie i dobrym towarzystwie słucha. Prawda? Proszę. To szczerze. Wina starczy. Się wstydzą pójść. A ile nam zostanie później? Jutro na TVN-ie pasek. Znany poeta Zygmunt K. I bibliotekarka Agnieszka H. W towarzystwie pana starosty. Gabriela K. Podajcie jutro wiadomości. Jak już jestem przy głosie, to chciałabym na początku przekazać bardzo serdeczne życzenia, podziękowania, pozdrowienia dla Zygmunta od Krajowego Bractwa Literackiego w Koszalinie, szczególnie od pani Krysi Pileckiej. Bardzo prosiła, żeby ciebie serdecznie pozdrowić i uczałować. A teraz... Już zrobiłam, jak jeszcze nie było ludzi, przyszłam pierwsza prawie i wtedy, no, pościskaliśmy się, przyznam się. Mam zdjęcia! Żonka widziała i nie miała żadnych tutaj. Ten wiersz, który przeczytam teraz państwu, Zygmunt przysłał mi wczoraj na maila. To jest wiersz, którego nie ma w tym tomiku. On będzie w następnym prawdopodobnie, ale prosił, żeby ten wiersz przedstawić. Tytuł wiersza: Wyrzuć to z siebie. Widzę, że w sobie coś skrywasz. Przecież cię znam, kochanie. Wyrzuć to proszę z siebie. Nie idą mnie zaufanie. Duszenie w sobie nic nie da. Od tego kłopot nie minie. Zamknięcie się szkodzi zdrowiu, tym samym naszej rodzinie. Jak dotąd tego nie było. Normalnie szło z tobą pożyć. Teraz coś trzymasz w sobie i nie chcesz się otworzyć. Kochanie, daj sobie pomóc. Ja wszystko dla ciebie zrobię, ale na razie nie mogę, dopóki to siedzi w tobie. Więc proszę, wyzwądź się złego. Spokój wewnętrzny jest w cenie. Mówiła żona do męża, który miał zatwardzenie. I proszę panie Zygmuncie, zatwardzenia jak cieszy. No, naprawdę, nie poznaję państwa żadnych leków. Na zatwardzenie wystarczy Zygmunt. Na wszystkie nasze smutki. Dzisiaj kilka osób... O to w tym wszystkim chodzi. Czy jak powstawał ten tomik, czy bardzo trudno było spośród tylu tysięcy wybrać tylko te troszkę, te kilka? Jak mówiłem na wstępie, za mnie robią to ludzie. Tak jak dzisiaj za mnie powitali, za mnie przedstawili, za mnie powiedzieli, że poezja jest czymś ważnym. To samo, ja powierzam te parę, jak powiedziałaś, parę tysięcy, może nie, bo chyba z 800 tych flaszek przesłałem panu Banasiakowi. Pan Banasiak do mnie powiedział tak, no, ale jest przynajmniej dużo w tej chwili. Tak, tego powiedział, że no wszystkie warte, nie przesyłaj mi tak, bo one wszystkie są warte
No ale mi się uwierzasz. Ale to nie, to on. I dzięki niemu to tam nie poszło. Panie Jurku, możemy na pana popatrzeć? Brawo dla pana Jurka! Pan jest również wielkim panem. I pana tym tutaj lubią. Tak jest. Dlatego lubimy podwójnie. Czasami tak jest, że przyjeżdżam do pana Zygmunta w odwiedziny, dostaję pyszną owocową herbatę i przepyszne ciasto. Pani Grażynka zawsze mówi, a byle jak zrobiłam, byle tak. Też bym chciała tak byle jak, byle tak, żeby było takie dobre, jakby tak mogła powiedzieć. To mam wrażenie, że pan Zygmunt jest każde moje słowo w stanie przelać na papier w taki sposób, że później to czytam w cudzysłowie gram, bo to co tu robimy z Renią, to trudno nazwać grą, to ja mam wrażenie, że pan Zygmunt po prostu czyta mi w myślach. To wcale nie jest trudne. No, człowiek może myśleć tylko to, co człowiek jest w stanie wymyśleć, prawda? Może mówić to, co jest dane człowiekowi do powiedzenia, więc nawet gdy się zamknie, tak jak tu Wanda czytała, to wiadomo, o co chodzi, nie? Wiemy, pani Wando, że pani przygotowała niespodziankę. Znaczy ja wiem, a państwo się właśnie dowiedzieli. Napisałam ze mną dla ciebie kilka takich, no nie wiem, czy nazwać flaszkami, czy numerykami. No coś trochę o tobie. Niektóre znasz, bo na poprzednim spotkaniu, przy wydaniu poprzedniego tomiku czytałam, ale trochę są teraz inne, trochę zmienione i na razie takie trzy pierwsze przeczytam, tak systematycznie je ułożyłam. Dla Zygmunta. Być poetą wielka sztuka. Zygmunt ciągle rymów szuka. Uczyła go szkoła, z bliskiego panowa. Nie poszła więc w las nauka. Zygmunt, chłopak z naszej gminy, uśmiechnięty i jedyny, romantyczna dusza, serca wciąż porusza, wilka i rosyny. Zygmunt K. uwielbia psoty, zatem pisze anegdoty. Słowa rzeźbi w zachwycie, w oburzeniu tworzy skrycie, gdy na nic nie ma ochoty. Pani Wam? No,
bo są dwie, tak. Ale nie powiedział od połowy. Nie, tak. No, ale... nie, no. Nie czytam ze zrozumieniem i nie słucham, ze zrozumieniem wychodzi na to. Tak dobrze nie było. Skrzynka mailowa co dzień zaskakuje. Zbiera propozycje nie do odrzucenia. Piszą do mnie panie, że chętnie pomogą zaspokoić potrzeby i spełnić marzenia. Anna chce otyłość brzuszną zlikwidować, no bo to nieładnie jak część jego spisa i zapłonąć w tydzień, albo jeszcze szybciej, o 7 cm dłuży penisa. Żonę głowa boli, znaczy jedno, nie chcę. Lecz dla Karoliny żaden to ambaras. Przyśle takie środki szybko i dyskretnie, że będzie przeżywać 3 razy orgazm naraz. Kasia ma pieniądze i w 15 minut bez biku i zaświadczeń dokona wypłaty. Dzięki tym paniom od ratli ogłoszeń będę sprawny, płaski, w dodatku bogaty. Ktoś sypnie dopłatą do odszkodowania, ktoś za darmo każe siedzieć w internecie. Nie ma płaskostopia, trądziku z upierzem, dobre zmiany widać zachodzą na świecie. Przez tę dobrą zmianę, bo to przecież ona, idzie w tym kierunku, by lepiej się żyło. Można powiedzieć z całą stanowczością, że za poprzedników tak dobrze nie było. Kiedy trwała tak w rozkroku, nie mógł Jaś oderwać wzroku. Kasia, widząc, co Jaś czuje, kształtne ciało eksponuje, przybierając takie pozy, że masz odlot bez narkozy. Dziewczę, kończąc tę prezencję, widząc Jasia indolencję, myśli, co to za jełopa, zaraz mu zasunę kopę. Jaś, nie wiedząc, po co nosi, przestań, Kasiu, cicho prosi. Nie wiem, co się ze mną dzieje, stringi włóż, bo cię przewieje. Ale przecież krew nie woda, język ciała w dzięku roda, dalszy ciąg już pewnie znacie, przestał Jaś żyć w celibacie. Teraz Jaś dzięki Kasi wie, co ciało jest dziewczęce, bo Kasieńka w trudnej chwili wzięła wszystko w swoje ręce. Ja już nie chcę czytać trzeciego wiersza, a oni będą coraz dalej. Ale ja mam jeszcze jeden! Naprawdę! Ale ten będzie podsumowanie wszystkiego! Prawda! Ja nie wiem, jak to się stało, że my z panem Zygmuntem tak dobrze dobraliśmy treść, no! Panie! Jesteśmy jacy? My to inaczej nazywamy, inna wrażliwość. Jak się przy panu Zygmuncie nauczyłam, że każdą świętość można wyśmiać, ale w sposób kulturalny i z klasą, tak? Proszę państwa, co nas w życiu najbardziej bawi? Plotka i podteksty o seksie. No tak, to jest, prawda? Już o tym rozmawialiśmy, nie? Ludzkie rzeczy nas najbardziej bawią i cieszą. I inne części ciała. I inne części ciała. Tego, no moglibyśmy dzisiaj tu państwu przeczytać o tym, jak chmury płyną i płyną i płyną i płyną i do rana może nie dopłyną, ale proszę bardzo, zatwardzenie, pupa, joga, Kasia, malutki, malutki, wszyscy zadowoleni, bez wina, bez niczego zadowoleni. A mówią, że Polacy zadowoleni. I to jest właśnie to, co kochamy w pana poezji.
ten żart, ten śmiech. No to wy kochajcie, a ja się będę starał. Panie Zygmuncie, przez wiele lat obecna była w Pana życiu polityka. Nadal myślę, że jest. Służył Pan naszej gminie nie tylko jako jej mieszkaniec, ale również jako radny. I czytając tomik, no tak jest troszeczkę tych wierszyków, wierszy, fraszek o takim naszym życiu politycznym i tym dużym, i tym mniejszym. Cały czas gdzieś tam w tej głowie. No by tego się nie da ominąć. Polityka to jest coś takiego jak kamienie na drodze. No. I trzeba się pochylać nad nią, trzeba drogę uczynić drożną, trzeba po prostu te kamienie podnosić, układać na poboczu. I to jest polityka. Są ludzie, którzy po prostu robią to dla korzyści i trafiają do polityki, ale są ludzie, którzy akurat robią to z przekonania, że jak odsuną ten kamień, to drugi palca, bo to nie skaleczy. No i w taki sposób. Między nami nie ma karierowiczów i nie poznałem. Będąc przez 8 lat radny, próbowałem służyć swojemu społeczeństwu, swojemu środowisku. Jak to robiłem, oni sami tylko oceniają, nie umieją to oceniać. Ale to był czas dla mnie wypełniony, moim zdaniem wypełniony czymś takim, czym mogłem służyć. Ja się spełniłem w tym momencie. Mam pytanie. Przepraszam, mam pytanko. Rzekł gościu do polityka. Czy pan już jak baron odleciał, czy jeszcze ziemi dotykał? Bo kiedy się pana słucha, to można dojść do wniosku, że kit dla ciemnego ludu wciska pan po mistrzowsku. Lecz może on być balastrem, gdy lud ni ciemny, ni głupi, wbrew powiedzeniu Kurskiego, tych farmazonów nie kupi. Mit o wstawaniu z klęczek niczyjej dumy nie łebce. I o tym, że ktoś gdzieś donosi, większość też słuchać już nie chce. Dziwne, gdy kotów miłośnik sam je ogonem odwraca. Gdy zejdzie z balkonu powietrze, będzie miał pewnie pan kaca. I trzeba się będzie przewietrzyć, do ludzi wyjść na to, co liczę, bo zza kordonu ochrony świat ma skrzywione oblicze. No, nic dodać, nic ująć. Zapraszam panią Małgosię. Ale ja mogę podać mikrofon. Moja podzianka przyniesie. Miara sukcesu. Zmienia się wszystko dookoła. Mowa, zwyczaje, znaczenia. Wieś, choć ostoją tradycji, też się dość szybko zmienia. Kiedyś przed wejściem do Unii, chłop z babą, będąc w potrzebie, wciągali drabinę na stryszek i stryszek mieli dla siebie. Dziś, gdyby tak po staremu na stryszku się chcieli zabawić, to już nie będą się kochać, seks teraz będą uprawiać. Podejście jak do buraków, zupełnie dwa inne światy. Chociaż jak chłop coś uprawia, Unia mu daje dopłaty. Pisze się o tym w gazetach, mówią radiowe rozgłośnie, że co ma dostać, dostanie, jak chłopu dobrze urośnie. Lecz póki co nie wiadomo, co będzie miarą sukcesu. Czy dobrze zadbana działka, czy jakość interesu. Co, Witku? O egzystencji? Nie o seksie. O seksie? Będzie o seksie.
to będzie o secie. Wspomnienia są dla nas czymś bardzo ważnym. Jeżeli się dobrze zagospodarowuje wspomnienia, to wtedy i przyszłość, którą łatwiej wyciągać wnioski na przyszłość. Więc sam przeczytam teraz też wspomnienia. Wspomnę, kiedy byłem mały, panie mnie na ręce brały. Sprawdzić chcąc, czy jestem suchy, brały ręce do pieluchy. Co się dzieje, sami wiecie, jak masz czyjąś rękę w becie. Tych hormonów czujesz granie. Nie ma czas, szkoda czasu, ma się kamień. Zbytnio też się nie broniłem, bo choć bardzo młody byłem, słabość miałem już do tam. Niech sprawdzają, co mi tam. Leciał tydzień za tygodniem, zbytam jak może być spodnie. Dziś z niękami jakoś krucho, nikt nie sprawdzi, czy mam suche. Człowiek z wiekiem już się poci, jak samemu żyć w wilgoci. By zapobiec dalszej męce, oddam wszystko w dobre ręce. Można czekać, lecz w tym wieku nie atrakcji tkwi w człowieku. Tych, co panie przyciągały, kiedy jeszcze byłem mały. Psychicznie nie znęca, trzeszczy tylko wtedy, kiedy się odkręca. Potem robi dobrze człowiek niepowzięty, gdy z rozkosznej dziurki toczy się procenty. Ciesz się więc kobietą, że choć ciut wypiłem, od źródeł pokusy do ciebie wróciłem. Potrzeba bardzo dużo, żeby tak myśleć wspaniale o ludziach, jak pan w tym momencie.
No, trzeba wierzyć w ludzi. Ja ludzi pełno wierzę w ludzi. Mam koło siebie wspaniałą rodzinę. Żona, która jest nie tylko seniorem, jest moją opiekunką w tej chwili, pielęgniarką, a nawet powiem szczerze, cudotwórczynią, bo potrafi być lepsza od lekarzy. Nie tak dawno wieczorem źle się poczułem. Żona zmierzyła mi ciśnienie, miałem 68 chyba na 50, no to dosyć niskie. Mówię do żony, Grażynka, trzeba chyba wzywać pogotowie. A ona do mnie mówi, dobra, ale najpierw obejrzy na wspólnej, bo jak przyjadą, narobią zamieszania, to nie będę wiedziała, o co chodzi. No i tak mi tym ciśnienie podniosła, że się było mi na karę. Osobna gałąź mojego tworzenia, osobna dziedzina twórczości, ale myślę, że... Ale jakże udana! No dlatego się nie wstydzę. No większego komplementu dzisiaj nie będzie, dziewczyny. To i tak brawo dla was! Tak, coś tu mamy, o, no proszę, teraz jesteś specjalnie dla małżonki. No jest. Jakby przyniosła wino, to bym się nie ubrała. Zygmunt w Wisiekielskiej gminy pisał kiedyś bez przyczyny. Nie pytajmy wiele, niech wystarczą cele, a celował do pewnej Grażyny. Pewien chłopak z Witolubia wiele w życiu dziewcząt lubiał, lecz spotkał Grażynę, piękną cud dziewczynę, której oprzeć się nie umiał. Zygmunt wspaniale celował, trzy córeczki wnet zmajstrował, brakowało synka. Nadeszła godzinka, więc znów nieco baraszkował. Zygmunt z uśmiechem dzień zaczyna, przyczyną jego wspaniała rodzina. Dzieci, wnuki i żona Grażyna hormony szczęścia w nim przyczynia. Panie Zygmuncie, ja tu muszę chwilę pogrzebać, jakby pan mógł zająć, bo tak będą wszyscy na mnie patrzeć, jak ja tu zagrzebam. Ja tu zwrócę uwagę. Ja szukam wieczą. Nie popatrzcie na mnie. Żeby się nie poczuł tak, że nie patrzycie, pan Zygmunt. Przeczytam o czymś takim, które bardzo psuje człowieka, a jest to scena dążenia. Przepraszam. To się zepsuło. Ja to wróciłam. Mam czytać? Ja to czytam. Nic tak skutecznie myśli nie zmieni, jak modny status pełnej kieszeni. A przy okazji strasznie nas wkurza, że fakt, że ta kieszeń jest taka duża. Człowiek się stara, stawia głowy, a kieszeń pełna wciąż do połowy. Zatem gonitwa, co by tu jeszcze? Zamiast spokoju upiorne dreszcze, mało i mało biegnie na rzeka, cel jak horyzont ciągle ucieka. Traci przyjaciół, klimat niezdrowy, a kieszeń pełna wciąż do połowy. Życie gonitwą, wszystko na niebie, sensy istnienia ma nowy tryb. Dzieci mają dziadek, pieska teściowa, a kieszeń pełna, a w tej kieszeni ciągle połowa. W końcu ją wypcha, zrobi się głową, tylko że obok już nie ma nikogo. Myśli, że może poszli do kina, lecz nie wracają. Czyja to wina? Starał się, puszczał fantazji wodę, tyle, że bliskich zgubił po drodze. Człowiek z rozumem często zadziera,
Widzę jedynką w postaci zera. Chciałam serdecznie podziękować wszystkim Państwu, że dzisiaj jesteście tu z nami.
Chciałabym serdecznie podziękować, że przy tworzeniu, do tworzenia tego spotkania, do tworzenia, pan Zygmunt zaprosił naszą bibliotekę. Na pewno byłby to jakiś alarm bombowy, jakby nie zaprosił tej biblioteki. Ta uroczystość się po prostu nie odbyła. W lepsze ręce nie mogłem tego powiedzieć. W imieniu naszej biblioteki, w imieniu myślę, że również pana starosty, oczywiście, bo to wszystko dzięki temu, że ta książka powstała, i pani Eli Piekarskiej, która gdzieś tam z tyłu się ukryła. Odbyło się dzisiaj to wszystko. Za państwa nasz wspaniały gość. Mam nadzieję, że tak cudownie się państwo bawili jak ja. Musiałem tak ten Krzysiu z tej wypowiedzi, nie? Ale mi się nie uśmieli, będzie coś nie. Ale myślę, że przed nami jeszcze wiele wzruszeń, ale jeszcze jedna krótka niespodzianka. Poeci nie zjawiają się przypadkiem. Znowu trzeba ich tam dogadać.
kochani, może temu, dzięki temu spotkaniu będziemy odrobinę lepsi. Jestem wasz. Mogę słowami, mogę kwiatami, więc Agnieszka, bardzo dziękuję. I wyszło, że krzyczałam na nich, żeby słuchali, że mi się dziękuję. Droga żono, bardzo dziękuję.
Asia. Pani Asia, gdzie jest nasza pani Asia? Jestem. Zapraszamy na ciebie. Aha, pani Asia pracuje. Pani Asia pracuje. Helu, dla ciebie również. Dla Reni tutaj jest przygotowany, to jest ta nasza aktorka. Reniu! Entregwiazdo! Gdzie Reni? O, jest! Bardzo. Reniu, chodź, zrobimy ze zdjęcie. I dla Izy. Izunia, chodź tu do nas. Cieszy z nami, współpracuje, wystawia moje, Cieszyniaczek wystawia moje scenariusze. Bardzo dziękuję. Naprawdę miło. I to jeszcze od zdjęcia. Dziękuję wszystkim bardzo. Dziękuję. Jestem wzruszony i warto, jeszcze raz powtarzam, że warto być na takich momentach. Ktoś tam miał małe co nieco i chciał się podzielić, to tam jest taka puszeczka.